Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w niesławnego. No i będziemy pewnie szli sobie... Fajnie mieć kilku skrzydłowych na podorędziu. Tutaj zwiększać swoje moce kolejne. Się przynajmniej wydaje. Gdzieś tutaj mam się udać, czekajcie, chyba nie, w drugim kierunku. Na samą górę tego budynku, dobra, to lecimy. Gdzie oni są? Aha, na samej górze, dobra, jeszcze wyżej. I przekaźnik rdzeniowy. A tu jest, jego nawet nie zauważyłem. No okej, okay. Tutaj zobaczcie, wokół nas lata pełno tych aniołów. Okej, okay, pochłoniemy sobie te przekaźniki, aby zdobyć kolejną tutaj podmoc tego anioła. Okej, okay, mało mi to mówi, ale zaraz sobie to sprawdzimy w praktyce już. A wy dokąd? Ominie was najlepsze! R1. Słodko! Aha, czyli to są te bomby takie, powiedzmy to, takie. Ale będą mógł tutaj załatwiać helikoptery. Wcześniej powiem wam, tutaj było to ciężkie. Eugene, nie chcę być niewdzięcznikiem, ale czy mógłbyś przysyłać nieco mniej tchórzliwe demony? Myślałem, że chciałeś ich tylko nastraszyć. Stary... Nie możesz tego olać! My, przewodnicy, musimy trzymać się razem! Okej, okay, następnym razem. Mam jeszcze jeden. Widzę, jest niedaleko stąd, dzięki. Dobra, lecimy sobie w tamto miejsce. Zakładam, że teraz dostaniemy tą taką supermoc, bo wiecie, tutaj wszystko praktycznie zdobyliśmy. Brakuje nam tylko tej takiej supermocy. Takiego wkurzenia się, rzekłbym. Nawet. Grupa dozowców zmierza tam, gdzie ty. Ale nie martw się, na miejscu będzie czekać pomoc. Fajnie, że twoi ludzie jednak mają jaja. Nieważne, każ im stanąć na wysokości zadania. Gdzieś to powinno być w okolicy. Aha, już chyba widzę. Dobra. I zakładam, że to właśnie będzie tutaj o to chodziło. Jak dozowcy się do nas tutaj zjawią przy nas, to będziemy mogli sobie ten super atak wykonać. A nie, to jeszcze nie to jednak. Tak! Mutanci górą! Dobra, nie ciesz się tak. Mam złe wieści. Namierzyłem kolejny przekaźnik. To są złe wieści! Uciekają? W okolicy kręcą się dozowcy. Ale chyba masz już dość mocy. Może lepiej nie ryzykować. Nie wiadomo, co dostaniesz. Ej, nie chowaj głowy w piasek. Dwóch młodych, jurnych przewodników dysponujących armią aniołów i demonów jest nie do powstrzymania. Z tą jurnością to przesadziłeś chyba. No, odezwę się, jak będę na miejscu. No się dziwię, czemu oni uciekają? Może dlatego, że wcześniej zlikwidowałem te jednostki DOZ, ale dosyć to zabawnie wygląda. No dobra, to lecimy sobie dalej po kolejne tutaj przekaźniki rdzeniowe, aby sobie je odblokować. Okej. Okay. Ty też jesteś błyskawicznie. No, mogę się przemieszczać, tylko w przeciwieństwie właśnie do neonu, powiem wam, że tu jest jakieś takie ograniczenie, że to tylko trwa kilka sekund. W przypadku neonu, kiedy udajemy się właśnie, widzicie? W przypadku neonów, nawet jeśli byłoby po prostu jakiś na maksa wysoki budynek, to bez problemu mógłbym się tam wślizgnąć. No właśnie za pomocą takiego po prostu marszu, aż biegu nawet powiedziałbym, po budynkach. Tutaj trzeba po prostu często kilka razy nacisnąć przycisk. O, skończyło się i jeszcze raz. W przypadku neonu zdecydowanie to lepiej tutaj wygląda, więc powiem wam, że aż chyba polubiłem zdecydowanie te moce neonu. Nie wiem, jak będzie z czwartą mocą, ale... Okej, okay, Eugene, oto plan. Przekradnę się bokiem, a ty... Yahoo! No weź, Eugene, stać cię na więcej! Pokaż pazur, tygrysie! Dobra, przejmujemy. I będzie super atak. Na 100%. A, czyli tutaj anioły. Wow, robi nadzieję, to wrażenie. Mam nadzieję, że dostałeś solidny zestaw mocy, bo będą ci potrzebne.
Dobra, zobaczymy jak to wygląda w praktyce. I atak anioł. Nadciąga piekło, niebo i Delsi! No nieźle, też robiłem niezłą rozwałkę dzięki temu. Świetnie. Tam jeszcze trzeba kogoś załatwić chyba. To powinno wystarczyć! Tutaj rozwalimy. Czemu mi cały czas pokazuje ten sam punkt tutaj, to nie wiem. Pewnie muszę ich tutaj jakąś ilość jeszcze ich rozwalić. Zakładam, że będzie. Czy te widzę są odporni? Co, udamy się na górę? Zabieram cię do odchłani. Eugene, nie znałem cię od tej strony. Materiał do przemyślenia. Niebo, piekło, Delsin i Eugene. Stary, jak chcesz być wymieniony w napisach, to musisz się wykazać. Nie wiem, nie radzę sobie z ludźmi. Bzdura, jesteś lwem salonowym. Koleś, którego uratowałeś, krzyczał: ej, Eugene, jesteś najlepszy. Skąd zna moje imię? Pojęcia nie mam, może zapytasz go o to przy najbliższej okazji. No, w sumie mógłbym jeszcze komuś pomóc. O właśnie, daj znać jak będziesz gotowy. Reggie, sorry, że musiałeś czekać. Po pierwsze, cieszę się, że żyjesz, a po drugie... Ale muszę ci zaprezentować mój nowy arsenał. Mam miecze, pociski, demony atakujące z powietrza. Brzmi niebezpiecznie i głupio, ale też całkiem spoko. Dziękuję! Będę miał czym lać, Augustin. No, zobaczymy, czy tak będzie łatwo z Augustin. Misja ukończona. Dobra, kontynuujemy. Jeszcze może sobie, wiecie co, ulepszymy. Kurczę, w sumie ja bym chciał ulepszyć sobie tylko w sumie ten neon najbardziej, bo ta forma tutaj najbardziej mi odpowiada, powiem wam szczerze. Tu mamy wszystko. Okej, to sobie bym mógł tutaj ulepszyć, ale nie, nie mogę, do tego są potrzebne chyba dwa. Nie, jeden, a jeden mam. Dziwne, a zobaczymy jak będzie w przypadku wideo, bo ta się nazywa ta nowa moc. Dobra, to sobie zwiększymy i możemy wracać. Czyli po prostu moc pochłaniamy z takich ekranów telewizyjnych. Mógłbyś mi czymś pomóc? Śledziłem rozmowy rekinów. Wydaje mi się, że będzie jakaś grubsza akcja. Jasne, wchodzę w to. Świetnie, spotkajmy się w moim królestwie. Opracujemy plan. Dobra. Zaraz sobie zobaczymy, na jakie to w ogóle jest odległości. A nie, to jest tutaj... Dobra, blisko to jest, więc możemy tam się udać. Zastanawiałem się, czy po prostu... Widzieliście, mieliśmy dwie opcje. Albo pozytywną, albo ścieżkę negatywną. Jak w telewizji! Myślałem, że z jakieś... Po prostu są w różnych miejscach. A tutaj, jak widzieliście, było to bardzo blisko siebie. Więc lecimy tam. W jakimś stopniu to latać możemy, ale zobaczcie, tutaj na przykład no mamy pewne ograniczenia, tak? Tego trzeba być świadomym. Okej, okay, tutaj. Ale z ciebie gość. Przepraszam, i mamy przysnąłem. Pozytywną i negatywną. Kosmyk twoich włosów. Eugene, otwórz, to ja! Hej, Delsin! Gdzie on jest, ata? To co, gotowy na melanż? Tak, gotowy. No, to dajmy czadu. Ty dasz czadu, ja zostanę w cieniu. Co? No, niewidzialny.
Ekipa. Niewidzialny. No dobra, cicho ciemny, jaki plan? Pamiętasz tych podejrzanych bioterrorystów, których uwolniliśmy z rąk DOZ? Uwolniliśmy? To była jednoosobowa ekipa ratunkowa. Mów dalej. Okazuje się, że rekiny przetrzymują ich na terenie jakiejś budowy niedaleko stąd. Chcą ich z powrotem sprzedać dozowcom. Super, dobra, jestem. Gdzie twoi przyjaciele? Są w drodze. Musisz się rozejrzeć w środku. Oni słabo sobie radzą w zamkniętych przestrzeniach. Anioły mają klaustrofobię. Świetnie. Co jeszcze powinienem o nich wiedzieć? Że nie przepadają za wodą? No, to tak jak ja. Dobra, widzicie tutaj tą mapę, jest ich naprawdę sporo, chociaż tutaj na pierwszy rzut oka ich nie widać. No, badamy teren i sprawdzimy, co tu się kroi. Windy używać nie możemy. W tym miejscu chyba już byłem, albo w podobnym, kiedy niszczyłem właśnie jednostkę DOZ. Czekajcie, sprawdzimy sobie, czy ja będę musiał iść dołem? Chyba tak. No, jest ich sporo tutaj. Ale mamy możliwość oczywiście tutaj wielu fajnych bajerów, czyli na przykład niewidzialność. Okej. Nie, tu nie ma wejścia. Dobra, idziemy z powrotem tam, gdzie byłem. Na kolejne piętra. Oni pewnie jakoś potem pomogą. Muszę pamiętać o przepisach BHP. O, niezły wypas. Szukaj dalej. Jasne. Oto tu jestem. Wiem, że ich zabijam i pewnie zaraz będziecie pisać mi w komentarzach, że to wpływa na złą karmę, ale zobaczcie, ile mam tego paska niebieskiego, jest jego sporo. Więc nie do końca ma to taki duży wpływ, jak tam zabiję sobie kilka osób. Czyli nie można być ciągle tylko dobrym. Rzesz, swoleć, nie wyjdziesz, drży go! Okej, wbijamy wyżej. To są zwykli ludzie, więc oni oprócz tego, że mają tutaj broń przy sobie, za bardzo nic nam nie zrobią. Nie ma się co ich bać. Dwa piętra za mną. Dobra, dostał koleś. Już chyba czysto jest, bo zobaczcie, na tej mapie nic nie widać. Zresztą mogę się mylić, nie? Ej, Delsin, pominąłeś jedno piętro! Ha? Nie sądzę, żeby tak było. Tu jest koleś uwięziony. Dobra, pójdziemy jeszcze na dół zobaczyć. Tu jest... Czekajcie, bo ja nie sprawdzałem tutaj na środku tych takich pomieszczeń, więc może to jest problemem. Dobra, jedziemy jeszcze raz zobaczyć tutaj. Nie, tutaj otwarłem, tak? Dobra, czy to jest przedostatnie piętro? Czy czegoś na dole, coś na dole pominąłem po prostu, a tam było ich chyba najwięcej, więc może to ma wpływ na to. Właśnie tam więzili tych ludzi. A też z tymi rekinami możemy walczyć w takich misjach pobocznych, to oni są zaznaczeni chyba taką czerwoną gwiazdką, z tego co się orientuję, więc tak ich można poznać. O, jest coś. Cholera, ci Rosjanie to potrafią ukrywać ludzi. Czekaj, czekaj, słyszę śmigłowce. Leć na dach, śmigłowce DOZ zabierają jakieś kontenery. W środku pewnie są przewodnicy. Dobra, trzeba tam szybko się udać. Cholera, żebym ja tylko zdążył. Uff.
Cholera, za późno. Nie, nie! Widzisz moje anioły? Zmuszą śmigłowce, żeby tak zbliżyły się do dachu, abyś mógł wskoczyć na kontenery. Jasne, wskoczę na ruch. Nie jestem wariatem! Co teraz? Nie strzelaj do śmigłowców! Zabijesz przewodników! Czekajcie, wyciągarkę jakąś. Aniołki, kontener leci! Dobra, udało się, o to chodziło. Teraz kolejny kontener. Ha, kurde, ale ich tutaj będzie, powiem wam. Sporo. Co? Teraz muszę się szybko na ten budynek tam udać, bo inaczej się nie da. Gdybym miał moc neonu, byłoby może jakoś łatwiej się tam przedostać na górę, ale... Okej, okay. Gdzie oni są teraz? Aha, tutaj, dobra. Woo, surfuję na kontenerach! Eugene, kolejna przesyłka dla ciebie! Dobra, możemy zostawić to. Jeszcze dwie zostały. Ale to jest fajne dosłownie, jak tutaj mamy takie wsparcie. Ja lubię, jak w grach często jest tam w dużym stopniu kooperacja, że nie tylko wszystko ja wykonuję, tylko pomagają mi też inni. To mi się właśnie tutaj bardzo podoba. Tu też wolałem uratować zarówno Fetch, jak i właśnie tego kolesia, aby takie misje tutaj nam towarzyszyły. Kurde, spadłem jeszcze. No właśnie to jest to, że tutaj... No dobra, dam radę, spokojnie. No, brakuje tego właśnie takiego, po prostu powiedzmy to do skoku tutaj. Aj, muszę być wysoko dosyć też. Niby mamy moce, a jak co, do czego tutaj przychodzi? No, tutaj jest jedna. Super, mamy to, dobra. I teraz... Tutaj widzę... Trafię? Jest. Aniołki, łapcie! Dzięki, udało się. Jeszcze jeden, tak, został? Dobra. Polecimy tam. Chyba jeden, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tu by trzeba było wskoczyć. To chyba nie wystarczy. Przez spojrzeć, gdzie oni są. Tam. Dobra, trzeba by było się nadać na tą jednostkę DOZ tutaj, którą wcześniej już zniszczyłem, albo na ten blok tutaj. Jak widzicie, oni idą, czy lecą w tamtą stronę. Więc to będzie chyba... Dobra, dobry kierunek. Przez chwilę zwątpiłem, ale jednak to była dobra decyzja. O, chyba nie jednak. Dobra, tam trzeba jeszcze. Kurczę, no też w górę za bardzo lecieć nie mogę, więc tutaj też z tego punktu widzenia jest lipnie. Ale tam chyba specjalnie też oni się nie spinają i za nami poczekają. Dobra, jestem. Ten jest ostatni! Delsin, ostatni kontener jest w Deni Park. Dozowcy idą po niego. Nie możesz pozwolić, by przejęli przewodników. Dobra, lecimy tam. Nie pozwolę, żebyście ich zabrali! Aha, czyli on spadł tutaj, trzeba go ratować. Dobra, wszystko wiadome. Będę z tego korzystał!
Okej, to nam pomagają te anioły niby. Ale nie za bardzo wiem aktualnie jaka jest ich skuteczność. Nie mogę spojrzeć za bardzo też na tą mapę. Ponieważ tyle się tu dzieje. Jakaś masakra. To przydałoby się kilka osób obezwładnić, abym mógł wykonać tą super moc. Chociaż powiem wam, że każda moc ma zupełnie inne rozmieszczenie przycisków i jak jestem przyzwyczajony przykładowo do jakichś rzucania bomb przy jednej mocy, to ciężko już mi potem wykonać to jest przy innej mocy, bo ona już zupełnie jest w innym tutaj miejscu. To jest dla mnie dziwne też. Natomiast Ciebie widzę bardzo dobrze, kolego. Większość chyba pozałatwiana. Jeszcze ktoś tu musi być. Jest on tutaj gdzieś, dobra. Spokój już chyba, tak? Jeszcze tutaj mam jakiegoś... Eugene, mógłbyś podesłać jeszcze jakieś anioły? Tak, ale to chwilę zajmie. A nie mam ani chwili, za 2 minuty skończą mi się zasoby. Nie, to nie tak miało być. Stary, tylko mnie teraz nie wystaw. Nie mogę, dłużej tego nie wytrzymam. Eugene, nie zostawiaj mnie, Eugene. A tylko mi nie mów, że mnie zostawiłeś samego przy ołtarzu. Nadchodzę! Eugene, o, bracie, pięknie. Mam nadzieję, że to ty. Zobaczcie, taki on jest rozmiarów wielkich. Oj, to wam się na pewno nie spodoba. Anioły atakują. Dobra, aniołku, zmiękczyłem ich nieco dla ciebie. Eugene, jak już będzie po wszystkim, nauczysz mnie tego? Nie jesteś godzien! Kiedy się zamieniasz w anioła, robi się z ciebie straszny goguś, wiesz? Jeszcze takich zostało tylko kilku, takich małych już bardziej, powiedzmy to. Ale jakoś powiem wam, ta moc nie przypadła do mnie, tutaj mi się w tej mocy nie odnajduje. Co tak długo? Wszystko chyba. No! Ktoś tu wrócił do świata żywych, co? Tak, przekonałeś mnie. Dam ludziom ostatnią szansę. W imieniu całej ludzkości... Dzięki. Co? Wiesz, najwyżej się znów zawiodę. I wszystkich sobie spalę. Hej! No, chłopaku. Dobry plan. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejne odcinki, które pojawią się już jutro. Tak więc trzymajcie się. Cześć!